kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i cudem jest w oczach naszych. I starali się go ująć, lecz bali się Bóg. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział jego przypowieść. I to jak chciała. W pierwszym czytaniu ukazuje nam odważny czyn Tobiasza. Autor natchniony zapisał, że Tobiasz, bardziej bojąc się Boga niż króla, podnosił ciała tych, którzy byli zabici, ukrywał je w swoim domu i grzebał podczas nocy. Tobiasz był rzeczywiście człowiekiem bojącym się Pana. Pozostał wierny Bożemu prawu, a także wierny swoim bliźnim, spełniając wobec nich uczynek miłosierdzia, nawet po śmierci. 10 kwietnia ubiegłego roku udał się wraz z pozostałymi 95 członkami delegacji na uroczystości katyńskiej, aby w 70. rocznicę strasznego mordu oddać hołd polskiej inteligencji, szczególnie oficerom Wojska Polskiego, Straży Granicznej, policjantom i wszystkim pomordowanym. Przez prawie 50 lat zakazane było nie tylko oddawanie czci bestialstwo pomordowanym, ale nie można było nawet mówić prawdy o ich losie. Jednak wierność krewnych i bliskich ofiar, myślę tu przede wszystkim o rodzinach katyńskich, ale także wierność wielu ważnych postaci życia publicznego i ludzi Kościoła, nierzadko z narażeniem, pozwoliła na zachowanie pamięci o tej wielkiej ofierze elity polskiego narodu. Módlmy się za Kościół Święty, aby zjednoczony na fundamencie wiary był świadectwem zwycięstwa Chrystusa i Jego miłosierdzia. Ciebie prosimy? Módlmy się za papieża Benedykta, obecnych tu biskupów, za wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby otwarcie na działanie Ducha Świętego w codziennym wykonywaniu swojej służby wzrastali w miłości Boga. Stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mnie, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Thank you.
Panie nasz Boże, święty męczenniku zajaśniała tajemnica krzyża, umocnij nas przez udział w tej ofierze, abyśmy wierzyli Panu Chrystusie i pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Przygodnie się, że posłuchnie. W imieniu swoim i wszystkich tu zgromadzonych wyrażam wdzięczność, że poprzez posługę Waszej Ekscelencji mogło się dokonać wielkie wydarzenie dla społeczności olsztyńskiej, jakim jest poświęcenie powietrza biskupa Tadeusza Polskiego, syna tej katolickiej ziemi i zarazem biskupa polowego Wojska Polskiego. Bóg zabrał Waszej Ekscelencji. Składam podziękowanie księdzu biskupowi Jacobowi Jezierskiemu za obecność, księżom, wszystkim księżom obecnym na tej Eucharystii, alumnom i siostrom zakonnym. Dziękuję panu wicewojewodzie, władzom miastaworskim. Dziękuję pocztom sztandarowym, kompanii honorowej, orkiestrze wojskowej, służbie liturgicznej i wszystkim tu obecnym. I jeszcze jedno zdanie pragnę wypowiedzieć w obecności księdza biskupa Polowego. Z wdzięcznością chylę czoła przed wszystkimi, którzy pomogli zorganizować tę dzisiejszą uroczystość. Zapraszam. Każdy ma swój czas. I każdy jest Panu Bogu potrzebny. Ludzie odchodzą po swoim życiu i czas. Nieraz pytamy, dlaczego tak szybko. Ale jednak zostają w naszej pamięci, w naszej świadomości. Bo nieśli w ten świat dobrze. Bo byli wierni. Jeśli czynimy jakiś znak, to po to, byśmy przypominali sobie ich wkład w przemianę świata, ich wkład w ewangelizację świata. Taki jest sens tego po pierwsze. Niech on przypomina, niech poucza, niech pomoże. Wszystkim dziękuję za udział w tej Eucharystii i modlitwie za mojego poprzednika na uczenie się biskupa Polowego Wojska Polskiego. I pragnę teraz udzielić pasterskiego błogosławieństwa.